dzisiaj mamy warsztaty tutaj plenerowe. Jesteśmy w tej chwili na górze Birów i są takie jaja. A dronów mamy chyba z 8 albo nawet 9. I każdy ma inny model, co ciekawe. Przed chwilą odpalaliśmy bardzo małe modele FPV, latałem pomiędzy chłopakami. Pokazaliśmy im też 5-calowy, jak lata. W tej chwili w powietrzu mamy dwie maszyny, Mavic 2 Pro i Mavic 3 Cine, co ciekawe, także jest tych modeli sporo. W tej chwili robimy sobie takie przymiarki do sesji zdjęciowej i filmowej. Filmujemy cały masyw, gród i patrzymy, które warunki oświetleniowe, jakie parametry ekspozycji są najlepsze. No i teraz pytanie, czy on ma na tyle manualny fokus, ostrość, czy jesteś w stanie lekko rozmyć, nie? I tu faktycznie jest. Jacek jest z nami tutaj inkognito. Teraz możemy go pokazać. Ale tak zassała go wirtualna rzeczywistość, że nie możemy go teraz już wyciągnąć z niej. Jest w Matrixie. Ale bardzo ładnie, tak poetycko to wygląda też. Teraz w powietrzu mamy tutaj trzy drony i się zrobił niezły młyn. Ale to co jest najlepsze, że Mavic 3 zgubił zasięg po 200 metrach. Nie wiem jak to się stało. Ale faktycznie on tak dziwnie reaguje bardzo. Wszędzie wielofunkcyjne, inne firmy kosztuje około 500-1000 zł, to kosztuje prawie 4. No jesteśmy pod pełnym wrażeniem dzisiejszego dnia. Wiele fajnych ćwiczeń, bardzo przydatnych, praktycznych. No i co najważniejsze, niezapomniane widoki. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to że Rafał jest wysoki. Druga rzecz taka, że te zajęcia jednak to jest podstawa, integracja zajęcia, spotkanie z ludźmi, wymiana informacji, to jest podstawa w lataniu dronem. Następna rzecz to jest to, że te widoki tutaj, które są w tej okolicy, to jest po prostu coś pięknego, to jest cud natury. Było dzisiaj gorąco, gdyż mój dron latał za samochodem. Rafał sobie oglądał film i sterował moim dronem jednocześnie. Zajęcia były bardzo produktywne, gdyż otworzył nam oczy Rafał na pewne aspekty, których nie braliśmy wcześniej pod uwagę. Słuchajcie, dzisiaj mamy trzeci dzień warsztatów, jest całkiem fajny klimat, dlatego że ćwiczymy dzisiaj pierwszy, drugi, trzeci plan, już takie zajęcia najbardziej zaawansowane, czyli mamy paralaksę. Jeżeli jest daleki plan i bliski plan, to one się przesuwają w różnym tempie. Przesuwanie się pierwszego, drugiego i trzeciego planu przy locie i ujęciach z drona jest naprawdę spektakularne i warto to pokazywać, warto to stosować. Dzisiaj chłopaki właśnie ćwiczą ten manewr i wygląda to dobrze. Mavic 3 ma aktualizację. I kamera, ta zoom jest dużo bardziej użyteczna i też chciałbym wykorzystać to do przykładu, bo widać, że po aktualizacji Mavic 3 naprawdę zyskał całkiem dobre narzędzie. No właśnie ćwiczę po raz drugi czy trzeci właśnie ten pierwszy i drugi plan i również lot po okręgu. Pierwsza rzecz, która najbardziej mi się spodobała na warsztacie, to to, że pokazałeś, że można też nim wystartować z ręki. To jest bardzo przydatne. No i nie powiem, że chciałem to osiągnąć, myślałem, że tylko mogę mini dwójką. Aha. No i warsztaty są super, na pewno będę chciał skorzystać jeszcze z jakiejś, jeśli będzie taka możliwość. No i ekipa też była bardzo dobra, dobrze się bawiłem. Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Rafał jest wyższy niż w internecie. Druga rzecz, warsztaty były fantastyczne, odnalazłem się tutaj doskonale. Ekipa, która się zgromadziła, była doskonała. Rafał potrafi ciepłych i dobrych ludzi koło siebie gromadzić, którzy zajmują się pasją, a nie, tak jak to Rafał powiedział, oglądaniem internetu i TikToków, tak? O nie! Jacek! Bo pasja, którą my realizujemy, jest droga, ale jest bardzo, że tak powiem, angażująca i wymagająca i trzeba się jeszcze wiele nauczyć. Natomiast na tych zajęciach można to wszystko osiągnąć.
ponadto fotografia, filmowanie to nie są łatwe sprawy. To tylko się tak wydaje, że przyciśniemy przycisk do zdjęć i mamy piękne zdjęcie. No naprawdę duże dzięki, Rafał, za profesjonalne twoje podejście tutaj do tych warsztatów. Pokazałeś nam wiele rzeczy, które wiadomo, że trzeba teraz ćwiczyć, praktykować. No i na pewno będę chciał, jeśli będą kolejne, to również na kolejne poziomy rozwoju wchodzić, ponieważ no, na jednym szkoleniu się wszystkiego nie nauczymy. Tutaj przy tych warsztatach też jest fajne to, że chłopaki mogą się wzajemnie wymieniać doświadczeniami. Ja odszedłem, żeby mogli sobie porozmawiać, bo oczywiście nie wszyscy są na tym samym poziomie, ale każdy dużo złapał. Natomiast to, co było fajne i co jest fajne teraz, że te dyskusje jeszcze i taki feedback sobie wzajemnie udzielają sobie go i dużo są w stanie też wyciągnąć wniosków na bieżąco. Jednak w internecie i na YouTubie nie wszystko się zrobi, bo jak nie wyczujesz tego sam, no, własnymi rękami, z własnym doświadczeniem, to nie ma szans, żeby to faktycznie z internetu złapać. Są takie rzeczy, które trzeba zrobić stacjonarnie, albo zapytać kogoś na żywo.